Porozmawiajmy o tym, jak województwo wielkopolskie plasuje się na mapie wykorzystania funduszy unijnych obecnie i jak to będzie wyglądało w perspektywie. Bo wiadomo, że województwo wielkopolskie odniosło ogromny sukces, korzystając z funduszy unijnych, ale być może będzie ofiarą własnego sukcesu. Niestety jest takie zagrożenie. Z niecierpliwością czekamy w tej chwili na to, kiedy i jak podejdzie Komisja Europejska do danych statystycznych, bo tak naprawdę od nich zależy, które zostaną przyjęte do nowego rozdania budżetu europejskiego za obowiązujące. W tej chwili nadal jeszcze brane są dane statystyczne z lat 2014-2016. Tam jeszcze Wielkopolska jest regionem konwergencji, czyli regionem potrzebującym największej pomocy, bo jeszcze nie przekraczamy według tamtych danych statystycznych poziomu 75% średniej europejskiej PKB na głowę mieszkańca. Natomiast jeśli te dane zostaną przesunięte na lata kolejne, 15-17, to już niestety tak. Niestety, bo wiąże się to ze stratą pokaźnej kwoty pieniędzy. Jeśli założymy, że alokacja finansowa na nową perspektywę będzie podobna jak ta, która była do tej pory, pomimo tych obniżek, ale to już nie chcę wchodzić w szczegóły, to strata będzie w wielkości około miliarda euro, czyli jeśli mój region otrzymał w tej perspektywie 2,5 miliarda euro, to otrzyma de facto nieco ponad 1,5 miliarda i to będzie poważna luka finansowa. Co prawda będzie mogła być rekompensowana przez władze centralne, ale tylko do wysokości 15%, więc tak czy owak 25% straty wielkości puli pieniędzy do dyspozycji będzie faktem. Druga rzecz, to jest też istotna, regiony przejściowe, bo tak nazywamy te, które przekraczają 75% PKB europejskiego, będą korzystały tylko z 55% wsparcia unijnego, a 45% będą musiały dołożyć do projektów same, więc skala finansowa wyzwania jest potężna. No właśnie to chciałem zauważyć, co pan przed chwilą powiedział. Wobec tego rodzi się pytanie, czy samorząd będzie miał na to środki, no bo wiadomo, że samorządy mają coraz to nowe zadania stawiane. To jest edukacja, to jest obniżenie wpływów podatkowych z PIT-u, to są ulgi jakieś przyznawane na przykład młodym, prawda, czy tam przedsiębiorcom. I te środki w mniejszym stopniu wpływają do budżetu lub też trzeba wydawać więcej środków z budżetu samorządowego. Więc jak Wielkopolska wygospodaruje środki na to, żeby sięgnąć po fundusze unijne? No tutaj mam poważne obawy, bo nie tylko o własny budżet, bo my jako dystrybutor pieniędzy Unii Europejskiej jednocześnie jesteśmy beneficjentem. Też dokonujemy zakupów taboru kolejowego chociażby, który kosztuje setki milionów, czy też budujemy drogi, które są warte ponad 100 milionów jedno zadanie i też musimy ten wkład własny z własnego budżetu przeznaczyć. Dzisiaj to jest 15%, jeśli to będzie 45%, to jest zdecydowanie więcej. W 100-milionowym projekcie włożyć 15 milionów, a włożyć 45 milionów to jest zasadnicza różnica, biorąc pod uwagę, że tych zadań chcielibyśmy wykonywać jak najwięcej. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że gminy na terenie województwa są zróżnicowane bardzo znacznie, gminy wokół stolicy regionu, wokół Poznania, to są gminy, które zajmują w rankingach dochodów na głowę mieszkańca pozycje czołowe w kraju, poza oczywiście tymi, które mają na swoim terenie kopalnie, jak wiemy, bo te są najbogatszymi gminami w Polsce. Natomiast są też gminy, które mają bardzo niskie dochody, które ledwo są w stanie sobie poradzić z wykonywaniem zadań tych bieżących, nie mówiąc o inwestycjach, bo takie mają słabe dochody, chociażby z tytułu podatku rolnego. A są w Wielkopolsce. Są również w Wielkopolsce i na nie spadnie ten balast niestety 45% wkładu własnego. Obawiam się, że nie będzie ich stać na to, żeby cokolwiek zrobić, cokolwiek wykonać z inwestycyjnych zadań. No ale może trzeba pójść śladem Irlandczyków, którzy zmienili swoją mapę podziału terytorialnego kraju po to, żeby móc sięgać po fundusze unijne. Ja myślę, że tutaj konieczna jest jednak mimo wszystko taka dobra polityka operowania budżetem państwa. Budżet państwa może dofinansowywać projekty unijne.
ulżyć w pewnym sensie w tym wkładzie własnym gminom, to jest kwestia tylko odpowiednich decyzji politycznych i też pewnej woli, która musi się z tym wiązać. Taki montaż finansowy jest też możliwy na poziomie samorząd województwa, powiatu, gminy, tam gdzie to są ważne projekty z punktu widzenia rozwoju regionu. Ja widzę też taką możliwość, o ile nas oczywiście będzie stać na to, żeby pomagać takim gminom w montażu finansowym wkładu własnego. Ale to są wszystko środki ratunkowe tak naprawdę, które no, będą jakimś elementem poradzenia sobie z tą nową, trudną sytuacją, ale tak naprawdę ona może bardzo mocno dotknąć region, który no, jest regionem sukcesu, ale ten sukces niestety tak się przekłada. Myślę, że to jest taki dobry obraz tego, jak różne są oczekiwania wobec polityki spójności w Europie, bo przecież mamy tam do czynienia z regionami i słabymi w naszej części, ale też w części południowej kontynentu. Są też regiony przejściowe, które są w różnych krajach, są również w naszej części regionu, ale są oczywiście w Niemczech, są we Francji, są w Hiszpanii. No i są te regiony bogate, które dostają jak najmniej, ale też coś chciałyby z tego tortu dostać. I my na forum Komitetu Regionów przyjęliśmy taką zasadę, że jednak dobrze byłoby zbudować takie duże porozumienie wszystkich europejskich regionów, przyjmując założenie, że każdy region musi dostać jakieś pieniądze. Jedni oczywiście mniejsze, drudzy większe, ale każdy musi coś z tego tortu otrzymać, bo tylko wtedy łączy nas wspólny cel. Walczyć o jak największy budżet europejski, o jak najwięcej pieniędzy na politykę spójności, bo to nie jest dla wszystkich oczywiste. Niektóre kraje mówią, nie chcemy mieć już polityki spójności, chcemy mieć te pieniądze we własnym budżecie. My sobie sami ustalimy reguły, na jakich będziemy te pieniądze wydatkować. A po co nam te wszystkie brukselskie, skomplikowane procedury, które de facto przynoszą nam sporo kłopotów, a pieniądze, które wracają do nas, są stosunkowo niewielkie. I sporo takich głosów było, natomiast no, zdominował jednak mimo wszystko taki solidarnościowy duch, że w Europie jest jeszcze wiele miejsc, którym trzeba pomóc, które wymagają takiego większego wsparcia. No i wszyscy razem, mając tego świadomość, jednak chcemy to robić razem, w porozumieniu. Zdecydowanie łatwiej było się dogadać z samorządom i zbudować taką dużą koalicję dla polityki spójności niż pewnie ministrom finansów i premierom krajów członkowskich, bo oni będą mieli przed sobą trudne zadanie ostatecznego ustalenia kształtu tego budżetu, a on jest budżetem wyzwań, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele się w Europie zmieniło i my też mamy tę świadomość, że polityka spójności to jest coś, co nas interesuje, ale też w jakiś sposób jesteśmy za tym, żeby Europa dbała o swoje bezpieczeństwo, zarówno politykę obronną, jak i działania przeciwko terrorystom, żeby zadbała o problem imigracji, który dotyka też samorządy. Jak się rozmawia z kolegami z południowych Włoch, oni mówią, uświadomcie sobie, że jeśli u nas lądują uchodźcy w Grecji czy we Włoszech, to w pierwszej kolejności na nas spada obowiązek zadbania o to, żeby oni przeżyli, żeby oni w jakiś sposób godnie spędzili u nas dni, tygodnie, czasami miesiące, zanim znajdziemy dla nich jako kraj inne miejsce. I de facto my musimy wykorzystać pieniądze z naszego budżetu, w naszych możliwościach, zanim nam rząd ze stolicy pomoże. I to jest zupełnie inny obraz Europy, którego my nie znamy. My nie doświadczamy tego rodzaju sytuacji. Natomiast one istnieją i w ramach takiej solidarności europejskiej powinniśmy to też uwzględniać. Więc ten budżet będzie też przewidywał wsparcie dla tych, którzy przyjmują uchodźców, przyjmują migrantów, muszą sobie poradzić z tym problemem zapewnienia im godnego przetrwania. Czyli musimy przyjąć ze zrozumieniem te zmiany, które zachodzą, jeżeli chodzi o preferencje Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej dotyczących wykorzystania funduszy unijnych i przeznaczenia ich na różne cele. Jest tak, że każda z tych instytucji ma trochę inny punkt widzenia. Jeśli chodzi o Parlament, to on akurat jest najbliższy temu, co samorządy w Europie myślą, czy też czego się spodziewają, czy oczekują po budżecie. Jesteśmy zresztą w bardzo dobrym kontakcie. Komisja, która jest w Komitecie Regionu, Komisja KOTER, Komisja, która zajmuje się rozwojem, z Komisją REGI, która jest w Parlamencie, ma właściwie takie bilateralne, bardzo dobre, stałe kontakty. I Parlament też idzie za myślą naszą, proponując chociażby podwyższenie tych
progów dofinansowania unijnego. Tak jak Komisja mówi 45 dla regionów przejściowych, Parlament mówi zróbmy więcej, zróbmy 65 zamiast 55 tego wkładu unijnego, zróbmy zamiast 70 dla regionów słabych, zróbmy 75, żeby jednak ulżyć troszeczkę. No pytanie tylko, czy budżety państw członkowskich, o które dbają ministrowie finansów czy premierzy, bo tam będzie najważniejsza decyzja, tak. Czy oni przyjmą te wszystkie głosy, sugestie ze strony parlamentu. Mamy Brexit, tak, czyli mniejsze i mamy, wpływy do i mamy Brexit, innego. Który też jest pewnym wyłomem, więc z jednej strony mamy nowe potrzeby, nowe wydatki, z drugiej strony mamy lukę w postaci tego, co zabiorą ze sobą Anglicy i w tym momencie rzeczywiście robi się ciasno dla tych wszystkich pomysłów i zamierzeń, więc trzeba to rozumieć, ale oczywiście trzeba walczyć o swoje i my to robimy cały czas.